złodziei worków pocztowych. — Wyśmiewacie się ze mnie, oficer? Oberst melduje, że do głowy by mi nie przyszło, by nie traktować wojny poważnie. — Mały, przyprowadź dwóch złodziei. Powiedz im, że zostaną rozstrzelani. Jeńcy zostali brutalnie wyszarpnięci z transportera przez Olbrzyma, a jakiś lojtnant pospieszył przeciąć ich więzy. — Ja chyba śnię — powiedział Oberst, patrząc ze zdumieniem na dwóch Rosjan. — To naprawdę dwóch Iwanów! Zapewnił Porta, wskazując ich ręką. Chcesz mi naprawdę wmówić, że nie wiesz, jakie mają stopnie twoi jeńcy? Heroberst, melduję. Ci dwaj Iwani powinni stanąć przed sądem wojennym za kradzież poczty. Mówię poważnie, Heroberst, gdy byliśmy wtorgał dosyć tego wygłupiania się. Jeden z nich jest generałem lejtnantem, drugi pułkownikiem. Porta stał przez chwilę jak skamieniały. Potem nie wahając się, stanął na baczność przed dwoma jeńcami. Co to się wyrabia podczas tej wojny, mruknął mały, pomyśleć, że właśnie skopałem dupy dwóm oficerom. Pan generał lejtnant i pan pułkownik zechcą mi wybaczyć, to się nie powtórzy. I stanął na baczność tak jak porta. Przysięgamy ci Adolfie Hitlerze, że pozostaniemy ci wierni. August Wilhelm, Książę Pruski, 1933. Obergruppenführer SS i Reichsziecherheitshauptamtu Reinhard Heydrich z wściekłością przebiegał biura gmachu przy Prinz-Albrecht-Strasse 8, rugając wszystkich, których napotkał na drodze. Kopnięciem otworzył drzwi własnego gabinetu, zanim adjutant zdążył podbiec i chwycił za telefon. Schellenberg! szczeknął. Natychmiast zamelduj się u mnie. Nie czekając na odpowiedź, odłożył słuchawkę, nacisnął guzik, odczekał kilka sekund, znów nacisnął i zaczął wściekle kołysać się na czubkach butów. Z głośnika rozległ się wulgarny głos. Gruppenführer Miller, Gestapo. śpisz sobie, Miller. Ryknął Hejdryś. — Oczekuję cię i to natychmiast! Zwalił się na wielki fotel, niecierpliwie czekając na swych dwóch szefów wydziałów. Oficer ordynansowy otworzył drzwi, strzelił obcasami i zaanonsował. — Gruppenführer SS Miller, Gestapo i Brigadenführer SS Schellenberg, sicherheitsdienst. — Niech wejdą! — ryknął Hejdryś. Walter Schellenberg pojawił się pierwszy. Był jak zwykle w cywilnym garniturze w dyskretnym kolorze matowej szarości. Miller z gestapo wszedł za nim, ale w źle dopasowanym mundurze. Były monachijski listonosz nigdy nie zdołał się nauczyć, jak zostać eleganckim oficerem. Schellenberg ukłonił się ze spokojnym uśmieszkiem. Miller zawsze rumieniący się i wahający, nie wiedział, jak się zachować. — Dzień dobry, panom — warknął Hejdryś. — Mam nadzieję, że przynajmniej wyspaliście się dobrze. Na chwilę wlepił wzrok w dwóch generałów SS a potem kanciastą linijką wskazał na millera. Ty: W czasie gdy chrapałeś sobie pod puchową kołdrą Firer do mnie zatelefonował. Nawet nie warto wspominać, że rozmowa była bardzo nieprzyjemna. Moja konna przejażdżka opóźniła się o pół godziny. Firer mnie obrugał, słyszysz? Miller obrugał mnie, a wina jest twoja, bo śpisz zamiast wykonać swoje obowiązki. O której godzinie przychodzisz rano do biura? O ósmej trzydzieści, Obergruppenführer, a może przypadkiem nadal wierzysz w pocztę i żałujesz lekkiego życia wiejskiego listonosza, więc powiedz to. Nikogo nie można łatwiej tu zastąpić niż ciebie, Miller. Twarz Millera stała się szkarłatna i w tym momencie chciałby zachorować na wszystko co możliwe, bo rzeczywiście żałował życia listonosza. Tajne służby armii przejęły szyfrówkę wysłaną przez ambasadora Belgii do jego ministra spraw zagranicznych. Całkiem po prostu ujawniała ona nasz plan napadu na Belgię i Holandię. Co o tym powiecie? Znam ten telegram, oświadczył z uśmiechem Schellenberg. Jestem nawet pewien, że to ja go dostarczyłem tego samego dnia, gdy nasze wojska przekroczyły granicę holenderską. Przypominam to sobie. Odparł z pogardliwą miną Heydrich. — Nie jestem sklerotykiem, choć są tacy, którzy w to wierzą, ale, panie Schellenberg, to ja mam być informowany o tej robocie albo... — Führer, rozumiesz ten niuans, Brigadenführerze? — Doskonale rozumiem — odparł Schellenberg, który nie potrafił w tym momencie powstrzymać się od podziwiania demona, jakim był Heidrich. Co się dzieje u Firera? zapytał roztropnie. To co zwykle, zawsze tajemniczy. Ma swoje plany, tak jak my mamy nasze. Heydrich zwrócił się nagle do millera. A ty, sherlocku Holmesie, co wiesz o wszystkich naszych zdrajcach? Admirał Canaris, ambasador Urlich, von Hassel, nadburmistrz Gedler, generał major Oster i ten mały hipokryta i bandyta generał Bock. Obergruppen w — zaczął Miller, przestępując z nogi na nogę. — Przestań się wiercić! — ryknął rozzłoszczony Heydrich. Szef gestapo zaczął się okropnie jąkać. — Wszyscy ci zdrajcy są śledzeni dzień i noc. Czy powiadomiłeś o tym kogokolwiek prócz mnie? — Nie, firerze, Wszystko dostajemy jako ściśle tajne. — A co ze firerem Aksterem z twojego wydziału trzy na dwa? Czy też kazałeś go śledzić w dzień i noc? — Wszyscy są pod obserwacją. Wobec tego, spytał z perfidnym uśmiechem Heydryś, musisz mieć informację o Aksterze od wczorajszego popołudnia? Miller zastanowił się przez chwilę i odpowiedział przecząco, obiecując sobie, że odegra się na szturmban w fiureze Aksterze, a więc już nigdy żadnych nie dostaniesz, mój drogi. Tej nocy Akster został zastrzelony w morellen Schlucht, a jego zwłoki znikły w Krematorium Oranienburga. Ale grubo się mylisz, wyobrażając sobie, że będę nadal robił twoją robotę. Mogłeś sam się domyślić, że człowiek, który przez dwa lata służył w kwaterze głównej Firera i który nagle pojawia się u nas, jest kapusiem. A teraz sam sobie będziesz musiał dać radę z tym, jak zawiadomić Firera o jego zniknięciu. To twój cyrki, twoja małpa. — A ja umywam od tego ręce, zrozumiano, Miller? — Tak, Obergruppenführerze. — A co się dzieje w Rzymie, Miller? Jako szef gestapo musisz o tym mieć wiedzę, jak stąd do mostu. Gestapo Miller boleśnie przełknął ślinę. — Wiemy, że Belgowie wysłali sprawozdanie o planie ataku i wiemy, który agent je dostarczył. — Doprawdy? — zapytał ironicznie Heydrich, pochylając się nad biurkiem. — To wprost jasnowidzenie, Miller. — Tak, Obergruppenführerze — wyszeptał szef gestapo. — Człowiek nie żyje. — Wypadek drogowy. — Zabity przez ciężarówkę na Via Veneto. Ale to było nieco spóźnione. Zrobiliśmy, co się dało. Nie sądzę... Bardzo chciałbym ci wierzyć. Uważam, że obaj zgadzamy się co do roli, jaką odegrał w tym admirał Canaris. Ale zapamiętajcie sobie, panowie, że jak dotąd admirał stanowi absolutne tabu. Ejdryś z zimnym uśmiechem bawił się linijką. Führer dziś rano mianował lisa stróżem kurnika. Dał Canarisowi rozkaz wykrycia zdrajcy. Miller i Schellenberg nie mogli się powstrzymać od parsknięcia śmiechem. Schellenberg, jesteś w dobrych stosunkach z admirałem. Postaraj się zostać jego bliskim przyjacielem i podrzucić mu asa, o którym będzie mógł zameldować Führerowi. Poza tym dostarcz mu pomocników, którzy należeli do naszej służby, to by było nieźle. Mamy jako sekretarkę w sekcji 4AB żonę pewnego oficera. Daj ją admirałowi, a do tego ona ma brata w Anglii. Ale musimy też dopomóc temu drogiemu człowiekowi wykrywać zdrajców. Nie wyobrażam sobie, by aresztował z własnej inicjatywy generała Ostera. Miller, przypuszczam, że masz w Rzymie pewnych ludzi. Tak, Obergruppenführer, nasza siatka jest bardzo dobrze rozmieszczona. Dobrze, mruknął Heydrich. Będzie można wydać ludzi admirałowi. Zajmiesz się uzyskaniem wyznań winy, ale jeśli skłamiesz, powrócisz do spacerowania z torbą pocztową po okolicach Monachium. To ja ci to mówię. Rozdział czwarty Bitwa o Krasny Oktyabr w kilka dni później znaleźliśmy się w północno-wschodniej części Stalingradu przed wielką stalownią marynarki wojennej o nazwie krasnej Oktiabr. W tym miejscu od wielu miesięcy trwały krwawe walki. Dwa rosyjskie pułki były zamknięte w tej stoczni. Wszędzie widać było tylko przerażającą gmatwaninę pokręconej i poszarpanej stali. Artyleria wybiła olbrzymie dziury w grubych murach. Smród spalonego mięsa przyprawiał omdłości, a po śniegu uwijały się hordy szczurów w takiej wielkości, jakich jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Wielkich jak koty, niektóre miały skórę prawie bez włosów. Heide twierdził, że te straszliwe bestie są chore na tyfus plamisty, co nas wprawiało w przerażenie. Rzucano w nie granatami ręcznymi, a my baliśmy się tych odrażających szczurów niemal bardziej niż Rosjan. Pewnego dnia stary został wezwany do dowódcy kompanii, Hauptmana Szwama i po powrocie do okopu wezwał natychmiast Heidego. — Julius, — powiedział, — jest rozkaz zaatakowania tego wielkiego bunkra, który zamyka drogę do stalowni. Zajmiesz się tym ze swoją drużyną. My będziemy was osłaniać karabinami maszynowymi. Gdy tylko znajdziecie się u podnóża bunkra, trzeba będzie wrzucić granaty przez strzelnicę, a później trzeba będzie do niego wejść. Do otwarcia drzwi dostaniecie ładunki magnetyczne. Nie zwariowałeś przypadkiem? I uważasz, że można powrzucać granaty jak jajka do strzelnic umieszczonych tak wysoko? Przecież to obłęd. Potrzebna nam będzie drużyna pionierów. — Masz wysadzić ten bunkier, to rozkaz — odparł sucho stary. — Jak? — To twoja sprawa. Hajde zaklął wściekle, ale dobrze wiedział, że stary musiał już protestować u kapitana na temat tego wariackiego przedsięwzięcia, pozostawało więc tylko usłuchać rozkazu. — Druga drużyna za mną — rozkazał Hajde, zarzucając na ramię pistolet maszynowy. Ruszyliśmy ulicą, to znaczy tym, co kiedyś powinno było być ulicą. Teraz był to tylko gigantyczny gulasz, złożony z niewiedzieć, ilu domów razem zamieszanych chochlą cyklopa. W wiadrze leżała odcięta głowa dziecka, wpatrzona w niebo zdumionym wzrokiem, ofiara granatu czy zboczeńca. Wszędzie straszliwie okaleczone ciała. Większość cywilów, mało żołnierzy, pełzniemy przez ruiny. Porta znalazł jamę w pagórku ruin i wskoczył do niej. — Zostaję tutaj — oświadczył, rozstawiając karabin maszynowy na pozycji. — To idealne miejsce, by was osłaniać. — Nie ma mowy — krzyczy Hajde. — Idź dalej. Jestem dowódcą drużyny i rozkazuję ci zmienić pozycję. Chcesz dostać wryja? Nieprzyjacielska salwa cisnęła Heidego koło porty. Złożę meldunek do pułku, możesz na mnie liczyć, jak sobie chcesz, ale pod warunkiem, że wrócisz żywy. Pojawił się Hauptmann Szwan, biegnąc po obróconej w gruzy ulicy. Unteroficir Heide, na co jeszcze czekasz? Naprzód do bunkra. Heide ze złym spojrzeniem podniósł się do połowy. Herr Hauptmann, składam meldunek. Przerwał porta. Karabiny maszynowe na pozycji zgodnie z otrzymanym rozkazem, gotowe do osłaniania ogniem. — Naprzód, unterofficier! — ryknął Hauptmann do Hajdego, który on nie miał na bezczelność porty. — Ten cholerny łajdak zapłaci mi za to! — warknął wściekle Heide i skoczył w stronę bunkra, nie zważając na nadlatujące pociski. Do tego stopnia jego żołnierska dusza poczuła się zraniona. Posuwałem się małymi skokami, mając za sobą Gregora i Fyzyliera Piechoty Morskiej i Ponca, świeżo przybyłego do kompanii jako jedyny, który przeżył z flotylli rzecznej Donu. Ogień broni maszynowej siekł o kilka centymetrów nad ziemią. Zaczęto strzelać do nas z granatników. Trzeba więc było dostać się do podstawy bunkra, zanim tamci poprawią celownik. Uderzenie w bok odbiera mi oddech, serce bije mi jak oszalałe i z rozpaczy gryzę śnieg. Dosyć wygłupów warczy popychając mnie Hajdę skaczesz pierwszy śmieciu nie mogę moje serce skacz gnoju trzeszczy karabin maszynowy porty pociski wbijają się w ścianę wielkiego bunkra przy karabinie maszynowym porta jest asem kurczę się gotów do skoku ale boję się straszliwie ostrzał jest zbyt bliski skaczę w chwili, gdy znów padam na ziemię reszta naszych jest już koło mnie marynarz niesie worek granatów ale tym razem to on już nie może możecie sobie nasrać na plecy biednego marynarza jęczy w tej dziurze skończyłem z wojną i szczam na firera ojczyznę i rzeszę zamknij pysk ryczy hajdę. ale nie spodziewaj się że do mnie wrócisz zastanawiam się czemu firer przysyła nam swoją zasraną marynarkę Granatniki plują, karabiny maszynowe trzeszczą. Tamci widzą nas z górnych okien wielkiej stalowni i wiedzą, co to znaczy, jeśli bunkier padnie. To będzie upadek Krasnogo Oktiabra, dumy Stalingradu. Ale pozostaje najgorsza część zadania. Trzeba wspiąć się na skarpę trzymaną przez nich ze wszystkich stron pod ogniem. Hajde skaczy pierwszy. Biegnie po śniegu przeskakuje jakiś krzak i znika u stóp bunkra dresie do marynarza zostajesz czy idziesz drań odpowiada chowając się głębiej w swej dziurze wielkim skokiem ląduje koło Hajdego tuż pod murem bunkra wznoszącym się nad nami na kolosalną wysokość tak kolosalną że nigdy się tam nie dostaniemy Lokuje się za wielkim blokiem betonu, gdzie czuje się odrobinę osłonięty. Boisz się mokraci po drwi, Hajde. Przynieś granaty. Marynarz się ma. Hajde patrzy na mnie ze zdumieniem. Nie chcesz chyba powiedzieć, że jesteś tutaj bez granatów? Niusuje Marynasz marynarz zgodnie z rozkazem. Ja nie jestem grenadierem. Jesteś najlepszym w całej kompanii. Wracaj i poszukaj ich. — Chyba zwariowałeś, przecież się tam nie przedostanę. Wraca i to rozkaz. — Nie! — wrzeszcze. — Zwariowałeś. Każ przyjść marynarzowi, który je ma. Wiem, że ryzykuje sąd wojenny, ale lepsze to niż pewna śmierć. — No to popatrz sobie. Ten tchórz pozna, kim jestem. Wstaje i widzi marynarza siedzącego w swej dziurze. — Przyjdź tu z granatami! — ryczy Hajde, posyłając serię pod nos marynarzowi, który wielkim skokiem pojawia się przy nas... — Ale bez torby. — Torba, torba! — wrzeszczy Hajde, zrzucając pobladłego ze strachu marynarza ze skarpy. — Tak trzeba traktować tchórzów. — Strzelałeś do mnie, jęczy marynarz rozpłaszczając się na ziemi. Mogłeś mnie zabić. Taki właśnie miałem zamiar. Przybywają Legionista i Gregor z minami magnetycznymi. Gorączkowo przygotowujemy granaty, cztery przywiązane wokół butelki benzyny ty sven rozkazuje hajdę wskazując najbliższą strzelnicę będę strzelał by cię osłonić a ty wrzucisz ananasy ale ja tego nie umiem wykonujesz rozkaz czy nie podpełzam dokładnie pod strzelnicę z której wystaje lufa armaty bunkra nie da się dosięgnąć tej szpary znajdującej się o cztery metry nad ziemią cofam się odrobinę by mieć nieco miejsca do zamachu Karabin maszynowy z fabryki trzyma mnie pod ogniem, powietrze brzęczy wokół jak chmura rozwścieczonych os. Odchylam rękę do tyłu, biorę zamach, ale brak mi sił. Koktajl mołotowa odbija się od ściany i pada u stóp bunkra. Patrzę skamieniały jak się toczy i nawet nie czuję jak hajdę rzuca się na mnie, by mnie obalić za osłonę. Potworna eksplozja. Odłamek drasnął mnie w przedramie, Kuta się jeden, teraz nas namierzyli. Stoję i dyszę, ręka mnie pali. Kiedy ci powiem, szepcze Hajdę, lecisz jak błyskawica pod szparę, skaczesz mi na ramiona i wrzucasz ananasa do otworu. Pomimo celnego ognia porty, rosyjska armata grzmi bez przerwy. Hajdę zwariował. Jeśli wepchnę koktajl przez strzelnicę, urwie mi rękę. Takie rzeczy robi się przy pomocy granatników, a my ich nie mamy. Protestuje, ręka boli mnie coraz bardziej. Kłamca! wrzeszczy Hajdę uderzając mnie w ranę masz tylko siniaka i jesteś tchórzem chwyta mnie za ramię potrząsa mną i bije mnie w twarz wierzchem dłoni właś mi na ramię i to zaraz jest znacznie silniejszy ode mnie jeśli będę mu się opierał zabije mnie i wszyscy przyznają mu słuszność jak we śnie wspinam się na jego splecione dłonie i wdrapuję się na ramiona. Zębami odbezpieczam granat i wpycham go do strzelnicy. Ale pojawia się kolba, która gwałtownie go wypycha. Tracę równowagę, próbuję ją odzyskać, padając ciągnę za sobą Hajdego i w chmurze śniegu toczymy się na sam dół skarpy, aż do dziury, gdzie stoi karabin maszynowy porty. Ty, sukin synu, zrobiłeś to naumyślnie. Ryczy, tracąc w ściekłości wszelkie opanowanie Hajde. Ale zapłacisz mi za to i to drogo. Jako szalały wyciąga swój nóż okopowy i z pianą na ustach rzuca się na mnie. Przerażony wspinam się na skarpę, czując na karku gorący oddech tego obłąkańca i jednym wielkim skokiem rzucam się między legionistę i Gregora. Wariat ciska nożem w moim kierunku i groźnie wyciąga pięść w stronę plującego ogniem bunkra. Poczekajcie trochę, mongolskie dzikusy, krzyczy ochrypłym głosem. Trzymając minę magnetyczną, rzuca się na mur, czepia się czegoś ledwie wystającego ze ściany, unosi z niesłychaną siłą, ale wypuszcza z ręki chwycony występ i spada. W jednej chwili wstaje na nogi i oszalały z wściekłości wraca na beton. Wspina się, jak? Nikt nie wie. Mina przywiązana rzemieniem zwisa mu z szyi. Szaleniec mruczy Gregor, śledząc wzrokiem fanatycznego nazistę — tak, ale dobry żołnierz, mówi z podziwem legionista, zasługuje na krzyż żelazny. Hajde dociera do strzegnicy. Przywiera do wystającej lufy armatnie i balansuje jak małpa, odczepia ciężką minę i spokojnie przepycha ją przez szparę. Potem dobrowolnie spada i pomimo wysokości upadku natychmiast wstaje na nogi. Szybko na drugą stronę krzyczy, biegnąc w tamtym kierunku. Legionista Gregoria, i ja ledwie okrążyliśmy bunkier, gdy widzimy, jak otwierają się ciężkie drzwi, ukazując postać skąpaną we krwi. Z błyskawiczną szybkością legionista mijażdy mu twarz kolbą daje Kopniaka i wbiega do bunkra podobnego do rzeźni. Padamy za skrzyniami amunicyjnymi, nad nami grzmi armata. — Marynarzu, biegnij do Hajdego i powiedz mu, że jesteśmy w tym grobowcu — rozkazuje Gregor. I to natychmiast, bo bez tego on nam wlepi następną minę. Jest dość szalony, by to zrobić. — Biegnij, draniu! — ryknął do ociągającego się marynarza, który wychodząc zderza się z Hajdem. — Co wy tu robicie, zasrańcy? — "Dlaczego nie jesteście na górze u Iwanów? uderza mnie lufą z swego rewolweru, właśnie na drabinę. Chcesz zostać oficerem? Więc pokaż co potrafisz, gnojku! Bez słowa chwytam wąską, żelazną drabinkę prowadzącą na górne piętro. Ostrożnie otwieram klapę i obrzucam spojrzeniem pierwsze piętro. Rosjanie leżą na ziemi." Armata wali bez przerwy, strach chwyta mnie za gardło, na czapkach widnieją złowieszcze malinowe otoki NKWD, ciężko dysząc schodzę i znajduję się koło Hajdego. I co się z tobą dzieje? Nie rzuciłeś ananasów? Na górze odpowiadam bez tchu jest przynajmniej tysiąc enkawudzistów dobry Boże ryczy hajde chwytając swoją wiązkę granatów wspina się po drabince jak małpa podnosi klapę ciska ładunek wybuchowy i rzuca się na dół na brzuch ogłusza nas grzmiący wybuch jazda za mną tym razem na czele jest legionista jednym ruchem odrzuca klapę i polewa pociskami na oślep Tutaj są same trupy, ale jest jeszcze jedno piętro, jeszcze jedna drabinka. Słychać strzał z rewolweru, pocisk muska mój hełm, rosyjski lejtnant celuje do mnie z ciężkiego nagana. Błyskawicznie opróżniam magazynek w jego ciało, które zmienia się w czerwoną papkę. Sierżant NKWD, odznaczony orderem Lenina, bierze do tyłu zamach ręką, w której trzyma granat, ale zostaje nadziany na bagnet legionisty. Trzeba zlikwidować rannych, inaczej nie da się zrobić. Jeden Sybirak walczy aż do śmierci. Zobaczyliśmy drugiego, który strzela sobie w głowę w chwili, gdy pochylił się nad nim sanitariusz, by mu pomóc. Teraz moja kolej by wejść na następną drabinkę, ale zanim jeszcze do niej podszedłem, ujrzałem unoszącą się nad trapem mongolską gębę. Dosłownie zahipnotyzowany wpatruję się w czerwoną, emaliowaną odznakę na jego futrzanej czapie, wbijam mu dwa palce w nozdrza i ściągam do siebie. Hajdę zabija spadającego mongoła, a wtedy rzucam mój koktajl mołotowa. Podmuch odrzuca mnie do tyłu, wszystko tańczy mi przed oczami i padam na podłogę. W górze trzeszczą pistolety maszynowe, wybuchają granaty wycia jęki a potem pełen dymu bunkier ogarnia cisza wyczerpawszy wszystkie siły rzucamy się na ziemię i pijemy wodę przeznaczoną do chłodzenia rosyjskich karabinów maszynowych Wtedy z osłupieniem widzimy, jak Hajde myje się w wiadrze wody, bez słowa czesze się porządnie, czyści szczotką mundur, prostuje o oporządzenie i oto znów jest zimnym prusakiem, śmierdzącym regulaminami. Trzecia kompania zostaje zmieniona i ma zająć bunkier. W czasie pokoju ten blok był swego rodzaju kordegardą, gdzie pracowali skazańcy. Setki ich znajdujemy w piwnicy, zabitych strzałami w potylice. Polityczni mieli na piersiach i plecach zielone kółko, kryminalni kółko czarne. Ostrożnie przechodzimy w bunkrze od pomieszczenia do pomieszczenia, unikając szatańskich pułapek. Jeśli otworzyć drzwi, nie zbadawszy ich dokładnie, jeśli stąpnąć na luźną deskę, zwyciem wylatuje się w powietrze. Syberyjscy enkawudziści są niewiarygodnie fanatyczni, ani my, ani oni nie darują życia jeńcom, a przede wszystkim przede wszystkim nie wolno dać się wziąć do niewoli. Najlżejszą torturą wymyśloną przez tych małych ludzi o skośnych oczach jest wywieszenie jeńca całkiem nagiego, uwiązanego drutem w kostkach u nóg przez okno. By umrzeć potrzeba około sześciu godzin. Teraz do zaatakowania pozostaje sama stalownia. Zajmuje pozycję pułk miotaczy rakiet ze swoimi piekielnymi wyrzutniami. W chwili gdy wybuchają równocześnie dwadzieścia cztery rakiety, można sobie wyobrazić jak wygląda koniec świata. Walczy się łopatkami, bagnetami, przebija się, zabija, brodzi we krwi, ale sybiracy się nie poddają. Posuwając się naprzód słyszymy, jak rozmawiają ze swoim sztabem. Dziewiątego dnia ataku słyszymy. Tu punkt oporu krasnej oktiabr. Żywność wyczerpana. Jesteśmy głodni. Prosimy o pozwolenie poddania się. Odpowiedź była natychmiastowa. Pod żadnym pozorem. Walczcie jak prawdziwi żołnierze, a zapomnijcie o głodzie. Po pięciu kolejnych dniach rozpaczliwych zmagań otoczeni ze wszystkich stron Sybiracy zameldowali Tu krasny Oktyabr, nie mamy nic do picia, mamy pragnienie Wielu popełniło samobójstwo, czekamy na rozkazy Odpowiedź była tak natychmiastowa, jakby odczytywano regulamin Żołnierze, nadszedł czas, byście pokazali, że jesteście godni służyć w Armii Czerwonej Żyjcie naszą wiarą Spojrzenie marszałka Stalina was nie opuszcza Bohaterscy żołnierze syberyjscy walczyli jeszcze trzy dni z coraz większym fanatyzmem i po raz ostatni dali znać: Amunicja wyczerpana prosimy o zezwolenie kapitulacji. Natychmiastowa odpowiedź Towarzysze, Związek Radziecki Wam dziękuję, zostaniecie wymienieni w rozkazie armii. Odmowa kapitulacji żołnierz radziecki nigdy się nie poddaje, robotnicy i chłopi Was pozdrawiają Czerwony Front. Około północy wszyscy wyszli z bagnetami na broni, wydając ochrypłe ryki Ich chwale padały pod ogniem naszych karabinów maszynowych, a nieliczni, którzy przeżyli i dotarli do nas, walczyli wręcz. My zaś walczyliśmy z wściekłością w sercach na wspomnienie nagich trupów wiszących w oknach. To oznaczało zabić lub być zabitym. Oni to wiedzieli i my też. Wbiłem bagnet w brzuch oficera z dwiema złotymi gwiazdkami i ogarnięty szałem zmiażdżyłem mu twarz. Nie byłby najmniej starszy ode mnie, ale powiesiłby mnie na oknie z drutem wokół kostek, gdybyśmy tego dnia poddali się w piwnicy fabryki, nie mogąc stamtąd uciec. Trzecia drużyna miała mniej szczęścia. W godzinę później wszyscy nasi koledzy kołysali się nadzy w oknach W końcu przebiliśmy się do holu wielkiej fabryki i skoczyliśmy ku windom Pod wielkimi maszynami leżeli skośnoocy żołnierze martwi lub umierający Ci, którzy umierali, robili to w milczeniu Wiedzieli, że ich nie oszczędzimy Rzuciliśmy się do klatek wind. Sybiracy wypuszczają z rąk żelazne pręty i z wyciem padają na ziemię. Inni wariują i wyskakują przez okna, ale mimo wszystko pod wieczór ogromna fabryka krasnej Oktyabr zostaje zdobyta. Tylko bohaterska obrona syberyjskich żołnierzy staje się niezapomnianym przykładem. Do końca wojny, gdy jakaś drużyna znalazła się w trudnej sytuacji, mówiono Pomyślcie o krasną Oktyabrie". Porta siedząc na ławeczce tokarza odpoczywa czytając wojskową gazetę. No i co nowego? pyta Mały. Nic złego? Nie. Marynarka wojenna zatopiła mnóstwo statków i Anglia jest prawie pokonana. Nie rozumiem tego, odzywa się Gregor. Od czasu polskiej kampanii mówi się nam, że Anglia jest pokonana. Więc czemu te dupki nie kapitulują? Już nie mają statków, ich porty płoną, ich samoloty z okresu poprzedniej wojny są przestarzałe, nie mają nic do żarcia, a pomimo tego co noc bombardują nasze miasta. No więc? W czasie wojny wszystko jest super tajne, oświadcza uroczyście porta. Hej, tu jest coś ciekawego, posłuchajcie. W Stalingradzie nasi żołnierze biją się wściekle, jak prawdziwi bohaterowie armii niemieckiej. Ludzie z szóstej armii pancernej przejdą do historii jako najdzielniejsi z dzielnych. Bóg jest z nami, bohaterowie ze Stalingradu walczą z Biblią w ręku. Dość, wrzasnął Gregor, Nie mogę już znieść takich słów. Od tego mam ochotę się zesrać. Dowódcy drużyn do mnie, woła hauptmann szwan z drugiego końca hali maszyn. Wydał rozkaz zabezpieczenia ponurego gmachu GPU, gdzie dowodzący generał Paulus i jego sztab toczą wojnę w piwnicy na mapie. Czy ten generał przejmuje się cierpieniami jakich doznajemy w takiej kąpieli? On i jego sztab nie wiedzą nic o głodzie, o mrozie, o torturach, oni bawią się w wojnę tak jak ich nauczono w Akademii Wojskowej. Dla nich bitwa stalingradzka to gra wojenna na serio. Jeden za drugim ciągniemy ulicą rewolucji, gdzie domy mniej więcej stoją. Tutaj padały tylko zbłąkane pociski. Mija nas długi sznur uciekających cywilów, niosąc rannych na materacach. Z jakiejś ruiny wyłażą dzieci i zaczynają żebrać o chleb, który im z litości dajemy. Mały chłopczyk, mając na głowie niemiecką czapkę piechoty i przypasaną rosyjską szablę, chwyta małego za rękę. Gospodin soldat! Czy nie zostałbyś moim ojcem? Załatwione, koleżko! odpowiada z szerokim uśmiechem mały i wsadza sobie dziecko na ramiona. Ile masz lat? Nie wiem, jestem stary. Otacza szyję małego ramionami. Gospodin, soldat, czy nie zechciałbyś też zostać ojcem mojej małej siostrzyczki? Oczywiście chcę! odpowiada wzruszony olbrzym, stawiając dziecko na ziemi. Pójdę po nią! wołam.